Scarlett Johansson, czyli zdaniem wielu jedna z najseksowniejszych kobiet na świecie, sprawiła, że znów jest o niej głośno. Hollywoodzka aktorka była jedną z gwiazd obecnych na premierze filmu Fly Me to the Moon w Berlinie. Tego wieczoru 39-letnia piękność postawiła na kreację, która naprawdę niewiele pozostawiała wyobraźni. Zobaczcie, jak się zaprezentowała Scarlett Johansson z piersiami niemal na samym wierzchu. Scarlett Johansson to postać, o której z pewnością słyszał niemal każdy. Urodzona 22 listopada 1984 roku, amerykańska aktorka od lat jest jedną z największych gwiazd Hollywood, a przez wielu jest uważana jest także za światowy symbol seksu. Sama aktorka zresztą daje ludziom nawet nie jeden, a dwa powody, by tak sądzili. Nie jest tajemnicą, że jednym z jej głównych znaków rozpoznawczych jest obfity biust, który ta zresztą chętnie eksponuje. Nie inaczej było 10 lipca podczas filmowej premiery filmu Fly Me to the Moon w Berlinie. Nie mogło tam zabraknąć odtwórczyni jednej z głównych ról, czyli Scarlett Johansson, która pojawiła się tam w towarzystwie innego hollywoodzkiego gwiazdora występującego w tym filmie, Channinga Tatuma. Piękna aktorka tego wieczoru w swoim stylu skradła całe show. Wszystko za sprawą odważnej kreacji, a konkretniej potężnego dekoltu, od którego aż trudno odwrócić wzrok. Fly Me to the Moon, o czym jest film Fly Me to the Moon, Zabierz mnie na księżyc, to komedia romantyczna w reżyserii Grega Berlantiego, opowiadająca o relacji ekspertka marketingu i skrupulatnego dyrektora Dys. Startów kosmicznych, którzy podejmują się zadania związanego z epokowym lądowaniem Apollo 11 na Księżycu. W obsadzie produkcji znajdują się takie gwiazdy jak Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson czy Ray Romano. Światowa premiera Fly Me to the Moon została zaplanowana na 12 lipca.